Widzowie, mamy to! Mamy to! Pierwsza ikona Footies! I to jaka! Witam Was w kolejnym odcinku z JFC24. Udało mi się w końcu trafić pierwszą ikonę Footies. Jest godzina 19, zobaczmy co jest w SBC. 94 plus Path to Glory, Make Your Mark. Team of the Tournament, Greats of the Game Heroes i Footies drużyna pierwsza. Excluding icons, players rated 94 overall or higher. Dobra. Kaka, Abili, Vitinha, dobra, to już było. Rudiger, Rodri, Martinez, Mamardashvili, Bonpastor, Loftus-Cheek. Nabil Fekir, widzowie, Nabil Fekir. Tylko dwa składy, 8-5 i 8-6 stocem. On ma tylko jedną pozycję na tej karcie, czajcie? Jedna pozycja, SPO, czajcie? Fekirowi tylko SPO dać, no kurde, come on. Dobra, teraz Wam pokażę, co udało mi się trafić. Ikona Footies, Frank Ribery, 97 overalla. Ikona kosztująca w tym momencie 780 tysięcy monet. 780 tysięcy monet. To jest kurde fajna ikona. Ribery. To jest chyba jedna z stopek grywalnych ikon w AFC. Naprawdę. Jeszcze on ma wybitne statystyki. Trickster plus, R1 plus, podanie R1 plus. Fineski, to są najlepsze playstyle. I 5 na 5. Ma pozycję napastnika. No można nim grać, śmigać na napadzie po prostu. Kuźwa, ale to jest piękne. Dobra. Zmieniamy formację. Do tych taktyk. 3-4-3. Tutaj dam Ake na środek. O kurde, kto na LP? Chyba Ribery, wiecie. Adams na PS. Okej. Okay. Nie wiem, czy na PS-ie pasuje. Chyba powinien pasować. Tak szczerze. No dobra. Mam nadzieję, że na PS-ie pasuje. Na LS Olmo, a na napadzie Tevez. Na LP Ribery. Dobra, tak robię. 4-2-1-3. O, tak zrobię. Dobra. Na CDM-ie Rice Ramirez, na SPO Pedri, na skrzydłach Olmo z Riberim, na napadzie Tevez. Kolejna formacja, 3-5-2. I coś zmienię? Na pewno nie Ribery na SPO. O ty! Na Pepe Adams, na LP, chyba Ribery, wiecie? No na padzie zostanie Olmo z Tevezem. No na padzie może też być Pedri, wtedy Olmo na SPO i Ribery na napad. Można tak ustawić. I 4-3-3, czwarty wariant. Pedri na SPO. Na skrzydłach Olmo Ribery, na napadzie Tevez. Dobra. I zmieniłem obronę. Dobra. Taktyki i pozycje dla zawodników zmienione. Mamy to. No nie wykluczę, że ja będę zmieniał formację. Na pewno. Trójkę z tyłu będę zmieniał, bo trójka z tyłu jest niepotrzebna. I niepotrzebne pozycje niektórym, kurde, odrzucam.
Ale udało mi się trafić pierwszą ikonę Footies. Jest nim Franck Ribéry. No dałem Vargasa na razie do klubu, bo czekam na oficjalną przepałkę tego zawodnika. O kuźwa. Drugi raz mi się trafił Team of the Year Zola, którego oczywiście przepalę. A może w drugiej drużynie tych kart specjalnych może pojawi się Toty Mia Ham. To bym sobie tą Mia Ham przetestował. Mia Ham, Ribéry'ego. Ale dopiero będę miał, kurde, paczek. Pack opening. Paczki za wymianę duplikatów, czajcie. I jeszcze skos 89. Czyli będę miał 5 paczek za wymianę 89 i wyżej ocenionych zawodników. Za 8 właśnie Zamboj Dudek chyba. Sami. A za 8-7 Ból i Frankowski. Tak. Teraz Zambo leci. I chyba Zambo pojawił się w jakiejś karcie z Ligi Mistrzów. Czy to była RTTK, czy to był RTTF? Nie mam pojęcia. W FIFA 23. W jakiejś karcie z Ligi Mistrzów się pojawił ten właśnie Zambo Anguissa. Będę miał 9 paczek z duplikatów. Kurde, czajcie? W tym większość to są paczki za duplikat 89. Zostawię sobie tego Petra Czecha. Te Tocy też zostawiam, bo tego Toca 94. Okej, okay, w pierwszej paczce złota karta i to jest Marek Asensio 83. Reszta Quixel, kolejna złota karta z 87. I to jest Mazraoui 82. Za 8 Van Dijk 89. Za ostatnią 8 84. Okej, okay, niezbyt przyjemnie, powiem wam szczerze. Teraz te paczki za 89. Endler 88. Dobra, niech będzie. I tak się obawiam tych paczek trochę. Luis Diaz w duplikacie, super. Nonrer 82. Za 89. 8-2, czajcie to? Ja pierdziele, czajcie to? Dobra. O, pani Pop 8-8, spoko. I Trap 8-5. Może być. Zostaje 2 paczki. Ale są same złote karty. Bernardo Silva i Shelvey Winter 84. Gościu ma 99 tempa na tej karcie. Co to jest? A dynastia, ja pierdzielec.
To była karta dynastii. Ja pierdziele. Czajcie? Jakbym się dał teraz na to nabrać? Ej. Szczerze? Możemy zrobić testa tego pika. 8-8, 8-5 z tocem, okej. No niestety mam tego toca wysoko ocenionego, więc będzie problem. Jakbym musiał teraz zrobić... Albo wymiennego ifa. Okej. Chyba się bardziej opłaca tego wymiennego ifa niż... przypaść tak wysoko ocenionego toca. Ja bym wolał sobie tego toca przepalić na jakiś wysoki skład o kakę 97. Bo ja już informów nie mam. O Jezus, ja mam za mało kart. Czajcie? Ło, jeszcze... Skąd mi się wziął Vasquez 81? Nie wiem. A może mam jakieś wysoko ocenione karty? Zobaczmy. Okiem, 8-4 mogą się jeszcze tutaj u mnie skitrać. 8-4. Potrzebuję 8-4. Dobra, niech będzie ten Wanda. Co? Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Trapich 8-5. Dobra, udało się. No, teraz przypalamy Van Dijka. Niesamowite. Wymienny inform da mi wymiennego Romero 8-7. Który może mi się przydać albo do zarobku, albo... Co jest? 50 tysięcy! Człowieku! $50 000 za Romero! Ej, to jest dobry deal! Rozumiecie? Ja nie do końca. A może z pików jakby się pojawił jakiś toc? Dobra, wystawiam go za 50 000. No, moi drodzy, pokazałem wam swoją ikonę. I był to Frank Ribery 97, pierwszy właściciel, więc mamy kartę do pierwszego składu. Czterdzieści dwa, czterdzieści cztery, czterdzieści sześć, czterdzieści osiem. Dobra. 24 piki. Akurat ich nie będę robił na odcinku, tylko poza nim. Więc moi drodzy, łapka do góry, subskrypcja, żeby was nie ominęły żadne materiały właśnie z tej gry. Więc no, pochwaliłem się swoim Riberim. Ja już się z wami żegnam, do zobaczenia, siemano.